Siemeczko kochani, witajcie w najnowszym odcinku, w którym porównamy sobie nowego TH 2024 i starego Nike Tecleeca, który był z nami od 2019 roku. Napiszcie mi proszę na dole, którego to wy TH uważacie za tego lepszego, czy będzie to stary Tech z 2019 roku, czy nowy Tech z 2024 roku. Okej, dobra, słuchajcie, najpierw zobaczymy sobie TH 2024. Wygląda on właśnie tak. Jest to klasyczny tech czarno-szary i specjalnie go kupiłem razem tutaj ze spodniami czarno-szarymi i pod koniec pokażę outfit mój w tym techu i porównam sobie do starego techa. Stary tech, każdy wie jak wygląda, damy go na bok. Drillowcy akurat zaczęli wiercić i słychać ich. Jeśli chodzi o Techa i jego krótką historię, no to Nike wypuściło Techa w 2013 roku. Po 2013 roku duża zmiana miała miejsce w 2019 i to jest właśnie ten Tech, którego odłożyłem, czyli ten, który już znamy. Ale największa zmiana w wyglądzie Techa miała miejsce właśnie teraz, w 2024 roku, bo Nike wróciło troszkę do rozwiązań, które były w pierwszym Techu. Na uwagę zasługują przede wszystkim rozpinane kieszenie, gdyż w Techu, który mieliśmy teraz, kieszenie były naszyte tutaj. Tu i tu jest naszyta kieszeń, w Techu 2024 kieszeń jest zapinana. To, co totalnie znikło z nowego Techa, to stripesy, które były właśnie w tym miejscu. Teraz Nike szycie zostawiło totalnie na wierzchu. Jakbyście sobie zobaczyli, cały tech jest zrobiony metodą inside out. To znaczy szycie na zewnątrz, a nie wewnątrz, jak w starym techu. Dodatkowo dużą różnicę robi zamek. Dlaczego? Dlatego, że w techu, który mieliśmy teraz, zamek był otwarty. Teraz zamek jest zamknięty specjalną taśmą. Jak otwieracie techa, to zamek jest dopiero w środku, jest schowany zamek i jest to zamek tak zwany spiralny. Nie jest to zamek tak jak mieliśmy w normalnym techu, w tym momencie zamek kostkowy. W techu zostało zmienione szycie. Dodatkowe przeszycia mamy tutaj na rękach, na rękawie. Dodatkowe jeszcze jest jedno tutaj przeszycie, dodatkowe to. Wszystkie przeszycia. Na uwagę również zasługuje totalny brak kieszeni, gdyż sobie zobaczycie na starym techu, już o tym wspomniałem. Mamy kieszeń zewnętrzną, tutaj mamy kieszenie wewnętrzne. I myślę, że taką największą zmianą jest zmiana tutaj. To jest taki pasek ściągacza dodatkowo. To jest ściągacz jak ze zwykłej bluzy. Szczerze, nie byłem do tego totalnie przekonany, dlatego że wiecie, tech ma przylegać do ciała, a nie ma być, nie ma się stakować, tak? Zobaczymy, jak będzie leżeć. Nowy tech ma również lekko wydłużony, luźniejszy krój. Tak, tech idzie w stronę luzu, nie idzie w stronę właśnie slim fita. Nie wiem, czy to dobrze, dla mnie chyba źle. Ja raczej chciałem, żeby tech był właśnie takim slimem, no ale zobaczymy. Wyjmę techa starego z takich trochę mniejszych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, to jest ta kieszonka na rękawie. W nowym techu nie ma kieszonek na rękawie. Z takich dodatkowych małych zmian, na starym techu pullery były z 3M, jak widać, a tutaj nie mają w ogóle 3M i są bardziej rozciągliwe. Ważna rzecz dla drillowców i myślę, że najważniejsza, zmienili kaptur. Ja założę ten kaptur zaraz na siebie, ale możecie sobie zauważyć, zobaczcie, stary tech miał taką konstrukcję kaptura, że tutaj była taka dodatkowa część na górze, w kapturze. Kaptur składa się z 4 części, 1, 2, 3, 4. Jeżeli chodzi o nowego techa, kaptur nie jest już taki, nie będzie tak dobrze leżał, nie będzie wyglądał jakbyś był rycerzem streetwearu, rycerzem drillu, tylko jest normalnym kapturem, podzielonym raz, dwa, trzy części, i ta właśnie trzecia część idzie aż na sam dół. Jeżeli chodzi o tył nowej zbroi drillowca, to zobaczcie, tutaj mamy takie jedno wielkie, bardzo długie przeszycie przez całe plecy, a tutaj mamy starego techa, gdzie tego przeszycia nie było, to były tylko dwa takie nacięcia. Ogólnie, jak teraz porównujemy sobie tego techa, może tego nie będzie widać na filmie, ale szary na nowym techu jest taki bardziej niebiesko-szary, taki bardzo mocno niebiesko-szary, taki wypłowiały szary, a tutaj szary jest taki bardziej zimny, bym powiedział, na tym starym techu. No coś, troszkę jest różnicy, według mnie ten nowy lepiej siedzi. Jeżeli chodzi o spodnie techa, to zostały one zmienione diametralnie, one totalnie się różnią od spodni, które były w tym momencie. Przede wszystkim tech Nike jest teraz robiony jako szerokie spodnie. Nie, tu mam normalne joggery, ale również Nike wypuszcza szerokie spodnie. To jest trochę Drake influence, widzicie tego techa z Drake'iem, on właśnie miał takie szerokie spodnie i takie właśnie wypuszcza w tym momencie Nike do techa, jakbyście chcieli. Ale pierwsza rzecz, przede wszystkim rezygnacja z kieszeni. Dlaczego? Dlatego, że tech zawsze miał dwie kieszenie. Jedna tutaj, druga tutaj i taka jedna długa zapinana. Teraz jest jedna mała i długa zapinana. Również ważne jest to, że kieszeń zapinana w środku jest wykończona materiałem syntetycznym z dodatkową małą kieszonką w środku. Według mnie bardzo fajny feature, tego brakowało w techu. Jednak co uważam totalnie do dupy, to są te sznurki. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, te sznurki w porównaniu do techa, który był teraz, tech miał takie bardzo cienkie sznurki. Te są długie sznurki i według mnie totalnie nie pasują. To są takie sznurki z takich baggy spodni dresowych. To jest totalnie według mnie niedrillowe.
Spodnie różnią się totalnie, jak już powiedziałem, multum przeszyć, przeszycie z boku, przeszycie od środka, przeszycie również jest dodatkowe z tyłu tutaj przeszycie, dodatkowo tutaj mamy takie mocny, dość mocno ściągacz, on był mniej ściągający. Ogólnie spodnie różnią się i to bardzo, ale według mnie są dużo lepsze niż poprzedni Tech, dlatego że według mnie spodnie Techa, które były w tym momencie, były zbyt plain, takie wiecie, zbyt zwykłe. Te są naprawdę fajne, jeżeli chodzi o te przeszycia, jeżeli chodzi o taki fit, jeżeli ogólnie chodzi o taki look. Według mnie te, nawet do starego Techa, siedziałyby dobrze, co zresztą zaraz założę. Jeżeli porównujemy jeszcze Techa, to ważne jest moje pierwsze odczucie. Ja porównuję je tutaj między sobą, mam je cały czas w ręce i powiem tak, stary Tech wydaje się lekki, stary Tech wydaje się cienki, ten materiał wydaje się dość mocno cienki, kiedy nowy Tech wydaje się taki gruby i mięsisty. I mam wrażenie, że to nie jest to, że ten był kilka razy prany, a te są nowe, tylko naprawdę w dotyku te bluzy wydają się dużo porządniejsze niż te. Nie mam wagi, ale jak miałbym zważyć jedną i drugą bluzę, to myślę, że ta ważyłaby ze 100, może 150 gram więcej niż ta, a są w tym samym rozmiarze. Dobra, chodźcie, idę zakładać. Ja naprawdę recenzuję tego Techa dla was! Dobra, słuchajcie, mam na sobie teraz nowego Techa. Jest to mój pierwszy raz w nowym Techu i co mam wam do powiedzenia? Przede wszystkim spodnie. Spodnie mega się opinają. Jak, nie wiem, jakoś tak dziwnie stakują się tutaj na dole, a są to spodnie, które miałem normalnie, czyli Elki. Dość dziwnie, naprawdę to wygląda. Bardzo mocny ściągacz na dole w porównaniu do starego Techa. Jeżeli chodzi o wygodę w tych spodniach, nie są aż tak luźne jak Tech poprzedni. Są takie, jakbym powiedział, mocno zbite, mocno uszyte. Jeżeli chodzi o bluzę, tutaj mam mieszane uczucia. Dlaczego? Dlatego, że ja często lubię chodzić sobie tak. Tutaj jest tak dziwnie, bo to jak mi się to wypycha. Te kieszenie się tak brzydko otwierają, trzeba je cały czas zamykać, żeby to jakoś wyglądało. Ten ściągacz według mnie z tyłu, to jest ten ściągacz, on jest straszny. Tu jest może fajnie, bo tak trzyma mocno, ale zobaczcie. Idziesz w dół i ci się robi taki, nie wiem, tutaj słoń kurwa na brzuchu, nie wiem co. Ta bluza w ogóle nie pracuje, ale jak sobie zrobić tak, no to już się nie robi. Ale kto rozpina te hatak, raczej tak się nie chodzi, nikt tak nie będzie łaził. Jeżeli chodzi o to, jaki, czy jest porządny, według mnie jest troszkę cieplejszy i jest taki bardziej luźny, zresztą to widać. Te rękawy też są w sumie takie długie. Tutaj jest taki feeling, bym powiedział, takiej dziwnej odzieży, takiej, o, wiem czego, pianki. Wiedziałem, co mi to przypomina. Przypomina mi to chodzenie w takiej piance jak dla surferów. To jest totalnie samo to uczucie. W zwykłym Techu, który był poprzednio, no tego uczucia nie miałem. Jakbym miał go ocenić w skali od 1 do 10, to staremu Techowi dałbym takie 8 na 10, a temu dałbym 7 na 10. Nie wiem, może musiałem trochę w nim pochodzić, ale nawet nie zachęcę do jakiegoś takiego dłuższego chodzenia, gdyż wszystko się tutaj podwija. Czuję się totalnie jak w przebraniu. Mam na sobie starego Techa i serio jest różnica. Nowy Tech był mega ciepły, ten w ogóle nie jest. Zobaczcie, tutaj jest tak bardziej luźniej, jak sobie tak zrobicie. On tak się dziwnie nie opina tutaj na brzuchu. Nie trzyma tak mocno, bo tu mi nawet koszulka wychodzi spod spodu. Jeżeli chodzi o spodnie, no to fajnie nawet z tymi spodniami się to siedzi, przynajmniej według mnie. O, właśnie, jak robicie tak, to nie robi wam się tutaj taki wielki, nie wiadomo co, tylko normalnie się zginacie. Ten Tech jest taki, bym powiedział, bardziej jak druga skóra. Tamtym czuję się jak w przebraniu, tym czuję się naprawdę jak w takiej drugiej skórze. No kurczę, ja jestem fanem tego Techa i nawet to widać, że tu są po prostu krótsze rękawy, ale według mnie to po prostu lepiej siedzi, bo chodzimy raczej tak, a nie jakoś tak dziwnie z rękami do przodu. Tutaj też jest fajne, tak, kieszeń, ja bardzo lubiłem, lubiłem sobie coś tutaj wsadzić, jakieś banknoty czy coś. No i to, ogólnie, te paski, według mnie to mega Techa różniło od jakichś takich innych dresów, Forefa, Pumy, czy czegoś innego. Te paski nawiązujące do Nike Windrunnera, one były zajebiste i może źle, że wybrałem ten czarno-szary Tech do porównania, bo tam widać właśnie tą różnicę, ale jak sobie zobaczyć na przykład szary, czarny, albo w ogóle jednokolorowe Techy te nowe, to tam rzeczywiście to totalnie zanika, a tu jest właśnie takie fajne podzielenie, bo na przykład szary nowy Tech według mnie jest strasznie brzydki i strasznie nudny. Już wszystko zdjęliśmy, ale coś mnie wzięło, żeby sprawdzić metki, jeżeli chodzi o skład. Nike drastycznie zmieniło skład Techa. Stary Tech składa się w 66% z bawełny i 34% z poliestru. Kiedy nowy Tech składa się tylko z 53% bawełny i aż 47% poliestru. I to dodatkowo z recyklingu. Więc ta zmiana tego składu może właśnie odpowiadać za to dziwne uczucie w dotyku tego nowego Techa, taki właśnie z plastikowo-piankowy. Dzięki za oglądanie, napiszcie mi na dole, co sądzicie o nowym i o starym Techu. Napiszcie mi, który według was jest lepszy. Zapraszam na inne moje social media, na mojego Instagrama, na mojego TikToka, na grupę HypeBestieWiłaszka i oczywiście na Steel Alerta, gdzie te Techy ostatnio nowe były do wyrwania za 700 zł, co uważam, że jest dobrą ceną. I jeżeli się pytacie, gdzie dostać starego Techa, bo już dostawałem takie pytania, w tym momencie starego Techa nie da się dostać praktycznie nigdzie na Nike, tego w ogóle nie ma, Nike pcha tylko nowego Techa. Stary Tech prawdopodobnie w ciągu następnego pół roku, roku wyląduje randomowo w różnych outletach Nike w Europie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.